Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wnosi pozew przeciwko giełdzie Kraken. XRP Ledger integruje się z popularną platformą pożyczkową Credify Finance. Rozmowy giełdy Binance oraz Departamentu Sprawiedliwości na temat ugody za 4 miliardy dolarów. Ogłoszenie o ruchu ponad 400 miliardów tokena Pepe. Tether zamraża ponad 225 milionów dolarów w odpowiedzi na dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości. Od 25 grudnia Japonia wprowadza handel cyfrowymi papierami wartościowymi. Kronos Research zawiesza handel po kradzieży kluczy. Długi Stanów Zjednoczonych a XRP, perspektywa kryptowalut według Forbisa. Dwie stokenizowane wersje obrazu Van Gogha sprzedane za 2,5 miliona dolarów. Atomic Wallet apeluje o odrzucenie pozwu na 100 milionów dolarów. Na całości artykułów jak zawsze zapraszam na stronę otocrypto.pl. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam.